przeciętny człowiek, który inwestuje na rynku nieruchomości, w sensie nie mówię teraz o fliperach, tylko o osobach, które kupują mieszkania pod wynajem, które chcą zabezpieczyć swój kapitał, kompletnie nie mają pojęcia, co kupować. One się nastawiają tylko i wyłącznie na jak najlepszą lokalizację, a najlepiej w jak największym mieście, co daje koniec końców bardzo niską rentowność inwestycji. Czyli to wszystko, co się teraz dzieje na zasadzie, kupowanie mieszkań w centrum Warszawy, kupowanie mieszkań na jakichś super prestiżowych lokalizacjach w dużych miastach, gdzie metr kwadratowy bardzo często już kosztuje paręnaście czy parędziesiąt tysięcy złotych, powoduje, że te mieszkania są cholernie drogie, natomiast kwota odstępnego, którą mogą potem za to dostać na wynajem, jest bardzo niska, ale oni są przekonani, że po prostu tylko w tej lokalizacji się wynajmuje i nigdzie indziej już nie ma szans, żeby mieszkanie się wynajęło.